Ej, Agu, chce mi się strasznie pić. Ale pić się chce, to masz, czekaj, masz, napij się, pi. A może głodna jesteś, co ja mam zupę też przygotowałem. Co? Proszę, jedz. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Evo razem z Agu. Cześć wszystkim. I mamy, ja mam zupę, Aga ma wodę na głowie, jak widzicie. Rozkminiliśmy strasznie śmieszną zabawę, zobaczcie. Tutaj, o, mamy takie cztery sloty na nasze zbrojki. Możemy sobie włożyć tutaj jakikolwiek przedmiot i zobaczyć, że tutaj da się zupę na przykład wcisnąć albo cokolwiek innego, kiedy normalnie tego zrobić nie możemy. Tak, to no prawda. Nic. Minusem jest to, że ja nie widzę tego, że no zioma na głowie, także i zioma widzi, że ja mam drobny, na głowie. Powiedzmy, easter egg single playerowy. Jeszcze raz witamy was bardzo serdecznie. Dziękujemy za ponad 7000 łapek w górę, bo to poprzednim odcinkiem. Bardzo, bardzo nam miło z tego powodu. Cieszymy się, że wam się podoba to, co się dzieje. Co rozwalasz i dzisiaj, już? Nie wiem, co rozwalam. Coś rozwaliłem? Tak, to pochodnie rozwalasz. Jeju, dobrze, że nie łóżko albo coś. No ja też tak myślę. No, ja przynajmniej nie zniszczyłbym łóżka, gdybym je rozwalił. Nic, nic mówić, ale pierwsze łóżko to chyba tobie się zdarzyło rozwalić, dobra, czy nie? Dobra, nieważne. Chciałem przestawić tak samo no, jak ty. Jasne. Nie ma to znaczenia. Słuchajcie, na G2.com składem się macie 3% zwrotu na dowolną grę, a my dzisiaj docieramy niestety do końca. Tak, jak zwykle. To wszystko, co się zaczyna, musi też się dzisiaj skończyć. Dzisiaj będzie end, dokładnie, wiecie, jak to jest z tymi żartami o końcu, dokładnie. Wszystko jasne, tak jak trzeba. Mamy enter the end. I mamy właśnie dzisiejszy plan taki, żeby to zrobić. Nie wiem, czy to się uda, mam ja nadzieję, że tak. Ja też nie mam pojęcia, bo smok może być, wiecie, wypasiony, ale mam nadzieję, że taki nie będzie. Przede wszystkim, ja tak szukałem zbrojek, które są w miarę spoko. I zobaczcie, tutaj jest coś takiego jak Fajeri. Fajeri ma całkiem spoko staty. Aga nie ma teraz zbroi żadnej. Zrób sobie sztabki. Znaczy mam przy sobie, spokojnie. Agu, żelazne to możesz sobie o kant tego, wiesz. Ale poczekaj. Chodź tutaj, Agu, no, spójrz. Jestem. Złap sobie to. Ogarnij, żeby zrobić, ile jest sztabek. Ja ci chciałam tylko powiedzieć, że buty ja mam. Zrobione miałam, ja nie nosiłam ich prawie. O, no to super, to super. Pozostałe rzeczy. To jest 7 plus 8 plus 5. Czyli tak? 15, 20 sztuk Fajeri sobie przygotuj. A to chyba nie tak. Jak się robi? No Fajeri, no tak, ingot musisz wiem, zrobić. No dobra, wiem. A ja znalazłem jeszcze jedną fajną rzecz. Możemy zrobić coś takiego jak fur, czyli to się nazywa, też tak futro. Ładnie. Futro, dokładnie o to mi chodziło, no. To nie pamiętałeś, że fur to futro? Pamiętałem, to ale ja będę Eskimosem, dokładnie. Aga już robiła wcześniej sobie też futro, a ja zrobię sobie teraz futro. Tak, w ogóle powinniśmy mieć jakieś futro, więc zobacz, czy nie mamy czasem. Nie, ja nie wiem, już sobie zrobiłem, także już teraz nie ma znaczenia. Tak, no zobaczcie. One są prawie takie jak żelazne, prawie niczym się nie różni. Tu mamy 5, tu mamy 5, nie? Tu mamy 2, tu mamy 2, ale tutaj są dodatkowe te jakieś, nie wiem, armory te takie niebieskie. To będzie spoko, tak mi się wydaje. Dobra. A czy ty chciałbyś również mieć te zbrojki z Fajery, bo zostało mi 24... Nie widzę. Nie, jeszcze nie założyłam za wiele. Aha, nie, w sensie ja nie widzę, bo ty nie widzisz mnie, a ja mam w tym momencie akwaluk na głowie. Zobacz, jak ja wyglądam. Ależ to, ale zostało ci ile, powiedziałaś? No, połowa prawie, w sensie dużo mi zostało. 22? 24 nawet, robię ci. Ciekawi mnie, bo mieliśmy chyba jeszcze jedną zbrojkę tego typu, nie? W sensie, ja swoich butów nie znosiłam po prostu, dlatego miałam. Zrób mi wszystko bez butów. Dobra. Powinno ci wystarczyć. Takie mam wrażenie. Ciałko. To byłoby w sumie sztos, bo wiecie co, te Fajeri naprawdę są całkiem wydajne, jeśli chodzi o to. Ej, na wszystko starczy, chcesz buty też? Niemożliwe, że no, starczy. No chyba mamy idealnie na ten. Co? Chcesz? No dawaj, jasne, jak najbardziej. Ja myślałam, że ty chcesz być Eskimosem po prostu, kurde, a ty możesz być ognisty, no, nawet taki gorący się składa. Nie wiem, na ile ogień jest dobry do walki ze smokiem, ale zobaczcie, no w tym momencie będziemy tacy Fajeri wszyscy. No, tacy gorący, rozgrzani. Dokładnie, dobra, to wrzucam te poprzednie rzeczy poza zupą. Dobra, czy jakiś łuk albo coś takiego właśnie potrzebujesz? Właśnie ja łuk mam, nie? I a, to wystarczy, bo ja nie potrzebuję. Tylko ja mam Ender Bow i mam Ice Bow, to nie są chyba najlepsze łuki, jakie mogą tylko być, więc prawdopodobnie wypadałoby mieć taki łuk, który rzeczywiście działa. Jak łuk. Znaczy, tak ja myślę, że ten lodowy mógłby być okej, tylko nie wiem, ile on ma. Nie, no on ma całkiem sporo tych trwałości, więc. Ale myślę, chodzi że... o damage. Musisz jakieś obrażenia zadawać przecież temu, nie? A ty masz jakiś łuk enchantowany. A ten bajkok ten. Wyżej masz taki enchantowany jakiś. To no, jest power tylko 1. Power 1, to jest słabiutki w sumie. A nie jest jakiś super. Wiesz co? Ja bym wzięła tego bajkoka. Okej, okay. No to spróbujemy. On chyba był całkiem spoko, nie? Tylko gdzie mamy... tutaj mamy strzały. No, to tak tylko myślę, trzy, że... to ja nie biorę łuku. Nie mamy ale strzał. Ja mam stack strzał. To można strzał można skraftować, akurat to się nie bój. Mamy bardzo dużo materiałów na to. To jest stack tego... A to my nie uczyliśmy się takich rzeczy jeszcze, w sensie... Stack tego... Akurat kraftowanie strzał chyba nie powinno być takim dużym problemem, żeby je stworzyć, nie? No i już wszystko wygląda dokładnie dobra, tak, no jak to, wyglądało. To tylko ja stack patyków masz. To ja zrób stack patyków i przygotuj sobie stack strzał z tego. Że to z tego wychodzi więcej niż stack, nie? Znaczy... A jeszcze wyjdą 4 staki, super. Doskonale będzie w takim razie. Ale nie ma patyków. No i dobra, przejdźmy teraz do tej najważniejszej rzeczy, którą potrzebujemy, bo musimy znaleźć przede wszystkim portal do endu. To jest rzecz, o której jeszcze nie wspomnieliśmy. No a żeby się do takiego endu dostać, będziemy potrzebowali coś takiego jak Ender Eye.
czyli oko Enduro, tak? Ale zasadniczo niekoniecznie to, bo tutaj mamy jeszcze fajny achievement, który nam mówi, że możemy zrobić coś takiego jak solidne oko Enduro. I to oko Enduro prawdopodobnie trwalsze. Chodzi o to, że ono się nie zużywa tak jak zwykłe oko Enduro. Podejrzewam właśnie, że tak to będzie wyglądało. Możecie zobaczyć, że trochę Ender perełek nafarmiliśmy ostatnio, o, nawet mam jakiś Ender Dust jeszcze w ekipunku. No, niestety łaziliśmy po strasznych dużo miejscach. Dużo czasu i Beniv trzeba było trochę odwiedzić i dziękuję ci bardzo. I byliśmy w tym też takim zielonym portalu, mobowym, strasznym, tak, potwornym. Bardzo dużo tego jest naprawdę do tego, do zrobienia, żeby zdobyć. To w ogóle Enderman to jest chyba jeden dalej z najrzadziej pojawiających się mobów. Nie, to jest masakra, szczerze, z Endermanami. Sami zresztą widzieliście, jak nie szukaliśmy Endermanów. Myślę, że jeśli widzieliście, to dobrze, a jeśli nie widzieliście, to zobaczcie. Dokładnie. Bo playlista jest długa i można ją obejrzeć. Słuchajcie, Solid Ender Eye. I mamy tutaj napisane, że to jest reużywalne, czyli możemy używać tego, żeby znaleźć twierdzę. Achievement. Pierwszy achievement dzisiaj gotowy, także bardzo, bardzo dobrze. Ja jestem mega zadowolony z tego, bo słuchajcie, to nam pozwoli szybko w miarę znaleźć end. Także, dobra, to idziemy. Czy jesteś gotowa? Jestem gotowa. A dałaś ty jesteś ubrany? Trochę strzał, tak? Tak, dałam ci. Strzał? Ja mam tyle samo. A czemu tak mało zrobiłaś? Bo nie miałam patyków, zużyłam patyki, które ale to, miałam. No, mam nadzieję, że wystarczy tego w takim razie. No dobra, to tak zrobimy. Wiesz co, ja też sobie wezmę bajkoka swojego. Ja po prostu będę go ciapać mieczem. Myślę, że to jest lepsze. A poza tym miałam taki bum, mogę poskoczyć i w locie patrz. No, ale to nie do końca będzie tak pewnie pięknie działało. Czekaj, a sam... No o, bardzo fajne strzały są z tego bajkokuku, bo one są bardzo szybkie, nie? Bajkokuku? One lecą bardzo... Ała! No, właśnie chciałem strzelić w podłogę, a ty mi ten... To ty mi wbiłeś, w co no mi nic. Wbiłeś strzały? One w będą ramię, bardzo, w łokieć. Bardzo szybko w każdym razie się poruszały. Patrz, to jak duże widzę. To jest! W domu? Jesus! Czy Nie, ty się zawiesiło tutaj. Czemu to jest takie wielkie? Ja tego w ogóle nie widziałem, ja że to nie poleciało. Nie wiem, ale dlaczego to... O Jezu, jakie wielkie! Zio, nie rzucaj tutaj, bo to leci do naszego domu! Co? Nie, niemożliwe, no, mówię ci. Czekaj, przesunę się tutaj. Nie, no na całe szczęście nie. Oj, na całe szczęście to jest ta to wiesz co, wejdźmy na górę po prostu. Choć właśnie być może... To nie może zahaczyć chyba o bloki. Ej, ale to jest super, że to jest takie ogromne oko. Ja cię kręcę. Ej, wiesz co, ja pójdę od drugiej strony, bardziej... Przestraszyło mnie to strasznie. O, to jest jednak kawałek dalej spory, więc będziemy musieli się przejść. A czyli w drugą stronę? Tak. To będzie tak jakby na skos. Wskocz do domu jeszcze, skoro już skoczyłaś do domu. Skoczyłam. To możesz od razu się zaraz położyć do łóżka, bo zaczyna nam noc zapadać. To wiesz co, tipi trzeba zabrać ze sobą. Ale po co? No, bo nie wiadomo, jak długo zajmie ci szukanie tego trendu, nie? To, wiesz co, to wiesz nasze tipi w formie naszego łóżka, które masz tutaj. To ja wiesz co, nie zatrzymuję się, bo jeszcze nie ma nocy. A, no dobra, no to dawaj. To chodź, lecimy. To chodź. Możesz już postawić tipi, możesz już spać tutaj. Nie mogę już jeszcze. Już postaw, już możesz spać. Dobra, śpię. Dobra, to ja się wyśpię, bo... Nie bój się, to moje... Otwory są dookoła, nie wiem, czy o, nie, widzisz. To zabij. Jak już beznadziejnie postawiłaś ten tipi. Nie mów tak brzydko. Postaw je lepiej. Co było? Jakieś dziwne rzeczy mi się włączają. Aga, to może jakiś dziwny problem ze stawianiem tego tipi, mam takie... No bo on się musi, ona się musi postawić w innym miejscu. Dobra, bardzo dobrze. Kimaj sobie szybciutko i zaraz będziemy mogli ruszyć za tym. Słuchajcie, mamy tego Ender Eye 100 użyć. Spoko sprawa, podoba mi się to. Mam nadzieję, że wystarczy, dajesz. Chociaż nie wiem, czy to jest wydajniejsze. W sensie, jest wydajniejsze, bo z ilu pereł zrobiłeś te 100? Z 8. No to chyba jest wydajne, nie? No nie wiem właśnie. Słuchaj, przejdźmy tam. W sensie, na drugą nigdy stronę nie rzeki. Byłoby tak, żebyś miał z jednego więcej niż 2-3, nie? No właśnie się tak zastanawiam i tak... Nie wiem, w sumie? Tak mi się wydaje, wiecie, co, że... ile użyć ma zwykła jedna... Ile ma takie zwykłe jedno oko użyć? To mnie zastanawia. Dobra, lecimy prosto na razie. No to lecę. Ej, to oko jest ogromne, to jest właśnie, super. To jest fajne, bo nie przegapisz go na pewno, no, nie? No i nie jest powiesz, tak, że ej, gdzie ono poleciało? Jak pierwszym razem je rzuciłem, to od razu przegapiłem, poleciało za mnie. Więc a, nawet okay. Nie zdążyłem go zobaczyć, nie? To ty stałeś tyłem do domku, jak tak, rzucałeś? Tak. No okay, nie spodziewałem się, nie że w tą stronę będzie akurat, nie? No ale cóż, jest to ciekawe. Dobra, to rzucę jeszcze raz. Dobra, zaraz, dobiegnijmy tam kawałek chociaż, bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak daleko to może być, a w razie czego, jak to skręci. No na razie nie skręca. Więc na razie lecimy prosto, nie? Mówię, można wiesz... było wziąć konie w sumie, albo łódkę, albo cokolwiek ze sobą. Dobra, dam, słuchaj, spokojnie. Ja mam nadzieję, że to nie będzie aż tak daleko, straszliwie daleko. Chociaż my jesteśmy naprawdę daleko od jakby takich, nie wiem, spawnów i tym podobnych rzeczy, nie? No ale nasze to i tak nie idziemy są, w stronę spawnu. Są dość duże. Dobra, lecimy póki co... Ale czemu ty tak szybko, jak ty tak szybko lecisz, w sensie... Ty jesteś jakiś Halo? Szybki dzisiaj. Jak szybki? Normalnie skaczę do przodu i wyskakuję mieczem, a, nie? A, no to dlatego jesteś taki szybki. No, dokładnie. Dobra, cyk. Co, wyrzucę to oko tutaj od razu, jakie są wodzie. Rzucaj. Jak to wygląda? Ono dalej leci prosto. Sobie dalej. Tak. Ale szkoda, że ono się zawiesza na blokach. W sensie, normalne oko przechodziło przez bloki nie, chyba. Nie, nigdy nie przechodziło przez bloki. Oczywiście, że się zawieszało zawsze. No nie. Pewnie, że tak. No ale ono ci wnikało przez bloki, nawet jak schodziło pod ziemię. Nie. Jak to nie?
No nie. Wchodziło pod ziemię. Nigdzie nikt nigdy nie wnikało. Wchodziło, zawieszało się o ziemię. Widzowie, rozstrzygnijcie, rozstrzygnijcie nasz spór. Czy wchodziło, mi się wydaje, że ono nie, wchodziło pod oko ziemię. Oko nie wchodzi w te. Jestem pewien tego niemalże, naprawdę. No dobra, no dobra, jak jesteś pewien, to jesteś pewien. Bo mi się wydaje, że tak było, ale okej. Okay. Nie kłócę się. No, no. Dobra. Leć oko. Dalej cały czas tą samą stronę. O, patrz, rzeka. Kurde, płynie nawet, nie? Fajnie. Wow. To jest strasznie fajne, bo tutaj są takie właśnie rzeki, które płyną i rzeczywiście to jest coś, co się porusza. Zobaczcie, kolejny strumień jakiś. I w ogóle to jest masa piesełów. O, i tutaj jest całkiem rzeka jeszcze, o, bardziej rzeka. Oj, czekaj, bo ja płynę rzeką. Ja też chciałem popłynąć do oceanu. Do oceanu dalej. Płyniesz? No właśnie tak, nie wiem, to o, chyba nie jest o, chyba pomysł. Tak. Nie, nie płyń do oceanu, zio. Dopłynąłem do oceanu. Patrz, świnki i wilki co? Polują o, chyba. O nie, dobra, musimy nie zrobić na to. Łódkę. O nie. Dobra, okay. Czy łódkę się robi po prostu? Powiedz, że tak. Tak. Ale trzeba nie, z sidingów się robi. To musimy zrobić to do rąbania drzewa. Nie, czekaj, bo znaczy, sidingi drzewna, się robi drewna. Piłą. Nie, nie mów. O nie. Ale tratwy można. Jak by się nazywała tratwa? Raft. No. O, tutaj to trzeba mieć stringi, jeszcze lepiej. Do tratwy? To jesteśmy przygotowani, jak nie wiem co już mam powiedzieć, naprawdę. Jak zawsze. Trochę słaba sprawa, co? Dobra, musimy to szybko przemyśleć, ogarnąć stringi jak najszybciej i albo zaraz wrócić będziemy... do domu i szybko przyjść tutaj z nie, tym. No nie ma co wracać, tylko zaraz ogarniemy coś, z czego można ogarnąć stringi, albo no sidingów raczej nie zrobimy, więc dajcie nam sekundę. Jest owca. Zabić ją? Czy ogolić? Co? A masz nożyczki? No mam. W sensie, ja jestem przygotowana, zawsze nie wiem jak ty. Tak? To... Nie, czekaj, owco, poczekaj, nie chciałam cię uderzyć, sorki. Dlaczego zawsze z przyciskiem to robisz? Nie wiem, no bo... Nie widzę, gdzie ty jesteś. O, to tutaj nie jesteś, jest taki dobra. Fajny... Słuchaj, chodź tutaj, ja mam work ale blade. Ale ile potrzebujemy tego? Stój, ja mam work blade i z work blade'em, jak to skraftujesz, to powinien ci string wyszedł. Ale wyszedł? Tego, nie? Powinien mi wyszedł string? O, ile? Jak dużo, dobrze, dobra. Doskonale, bo tyle potrzebujemy, żeby zrobić dwie trasy. Super, dokładnie. Idealnie, ale ty czekaj, bo teraz potrzebujemy drewno. Crafting. No ja mam dawaj. Drewno. No to rób. Chodź do brzegu. Jak wszystko masz, to tu. Czekaj, rób. To wiesz co? To brzeg ty... jest tu, halo. Zio, poczekaj chwilę, masz. Ja jestem taka głodna, że ja nie mogę pracować w takim tak? głodzie. Masz, dobra. Ty pracuj. Ja już zrobię. A crafting masz? Nie mam, no skąd mam mieć? To jak ja mam zrobić no ten? No narąb drewno, ja muszę zjeść. Ale ja nie mam siekierę? Nie wiem, czy mam siekierę. To... A co to jest twój matok? Dobra, nieważne, już robię, czekaj. Rąb to drewno, już ja robię. Zjem. Już robię, słuchajcie, jak ja dawno nie byłem na żadnej wyprawie, muszę wam powiedzieć. Jestem po prostu, że tak powiem, mega zadowolony. Ja zbieram że sobie patyczki przy okazji. Udało nam się wyruszyć gdzieś, coś porobić. Dobra. Jest crafting. I teraz znowu drewno. Jedno. Ile to jedno drewno daje? Ale tu jest piesełów dużo, trzeba tu przyjść po pieseł. Ja sobie zrobię waypointa. Okej. Okay. Ale wiesz, że te pieseły raczej się znikną w momencie, kiedy będziesz potrzebowała nie je, nie? Tak, na pewno nie ja to źle kraftuję, mam takie wrażenie, czekaj. Nie marnuj tylko narzędzi. Co kraftujesz boat? Nie, to jest raft. No właśnie, tak myślałem. Tratwę. A co źle to... Czyli po prostu źle to kraftowałem, bo to trzeba kraftować nie z desek, tylko z tego. Z logów, nie? W ogóle nie potrzebowałem robić desek poza crafting'iem. Czyli nie potrzebowałeś rąbać drewna? No, potrzebowałem. Dobra, chodź, mamy dwie tratwy, szybko ruszajmy. Dobra, wiesz ten crafting na wszelki wypadek, wiesz do rąbania naszą deskę. Dobra, to do rąbania to nam nie będzie aż tak potrzebne. No nie chodź, mów, ruszajmy, będzie. Bo przed nami długa droga. Zapewne, nie wiem jeszcze, ale tak się mówi, nie? Tak, tak, teraz płynę. O nie, czekaj, spadłem. Nie pamiętam gdzie, ale chyba, zio, rzucisz se perełkę. Rzuciłem. Tak, a gdzie? Pirania mnie poluje na mnie. Czyj? Jest, leci do mnie, dobra. Okej. Okay. To ty musisz zejść... Tak, muszę zejść z tratwy, żeby rzucić ten. Ale ja nie widzę. Chodź, płyniemy, weź ta piranie tutaj szybko. Ja nie mogę, ja płynę, uciekam przed nią. No, mogłabyś mi dopomóc leciutko, co? Ale ja miałabym dopomóc w czym? No, chciałbym czym? To piranie nie, ona za mną płynie, dobra, nie przejmuj to się. Dobra, płyń dalej, płyńmy. Razem, przed siebie i jeszcze jest dalej. Jest to lomem będę płynąć i ona mnie ominie, wiesz. Tak? No. A wiesz, że łatwiej byłoby się jej pozbyć po prostu. Takie nie będę wrażenie. Jej pozbywać się, bo to jest moja, wiesz, przyjaciółka na podróż. No dobra. To płyniemy po prostej. Ona mnie popycha. Mam trochę. Nadzieję, że taki jakby kierunek jest spoko. O, ty też masz spójrzcie. Przyjaciółkę. Co? Też tak? masz przyjaciółkę. Też mnie goni? Jakaś? No. O, elo. To była chyba ta sama co twoja. Nie, moja jest koło mnie. Tak, a masz rację ty inną miałeś. Dobra, wiesz co, zaraz będę musiał zsiąść na sekundę i po prostu rzucić jeszcze raz. To zsiadaj. Mam nadzieję, że to nie jest w wodzie gdzieś. Nie, no nie jest. Nie, także no, w możemy, razie czego to jakoś sobie poradzimy. Na razie po prostej. Do pierwszego lądu dopłyniemy, no i tam myślę, że będziemy rzucać ciąg dalszy. No, słuchajcie, myślę, że w ogóle
tak jak zapowiadaliśmy już jakiś czas temu, niedługo pojawi się livestream jeszcze jakiś porządkujący z Minecraftowo. Zrobimy trochę porządku, tak jak kiedyś na Sky Factory robiliśmy, bo to jest dość istotna sprawa. Przydałoby się nam zrobić takiego porządku odrobinę w naszym domu i w okolicy, bo te wszystkie maszyny, nie wiem czy zauważyliście, zrobiłyby taki bałagan dookoła, że wszystko jest niezorganizowane, a my lubimy, jak to właśnie wszystko jakoś ładnie ze sobą współgra, jak można połączyć te mody ze sobą, żeby one ładnie ze sobą grały, nie? W sensie, my lubimy żyć w chaosie, ale przychodzi taki moment, kiedy nas to zaczyna męczyć i musimy posprzątać. Dokładnie tak. I to jest ten moment. Tak, i dlatego gdzieś tam na dniach myślę, że pojawi się taki livestream po prostu, nie mówię dzisiaj, nie mówię jutro, ale na pewno w najbliższych dniach być może po prostu siądziemy i zrobimy, nie? Nie będzie zapowiadany, więc pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo to jest jedyny sposób, żeby go nie przegapić. No, a my płyniemy dalej, daleki ten ocean, muszę powiedzieć. Czy myślisz, że ten ocean kiedyś się kończy? Ja wiesz, czego się bardziej boję, że dopłyniemy do końca świata? Nie, że na tym oceanie będzie się znajdować nasza twierdza. Nie radzę ci sprawdzać i zsiadać, bo goni cię pirania, a ja trzymam aż. Trzymasz? Trzymam. Patrz, trzymam. Się... Nie zabijaj moich przyjaciół. No dawaj szybko tą ostatnią, dziabnij. Raz w życiu miałam przyjaciółkę, a ty mi ją... No nie dziabniesz jej, nie? No nie dziabnę, to jest moja najbliższa. Ale ja bym chciał rzucić oko, a ja nie wiem, to no ja dobra, już jeszcze. Imię. Ej, tu jest coś pod wodą. Co jest pod wodą? Widzę jakieś domki pod wodą. Jak domki pod Kształty wodą? Kształty domków. O nie, to są te. Co? To jest ta podwodna świątynia. W sensie to spadajmy stąd. Z Guardianami. O nie, rzeczywiście wyglądało jak domki na pierwszy rzut oka, ale no. Tam myślałem, że wioska nie podwodna. Dobra, słuchajcie, na razie płyniemy, zobaczymy pierwszy ląd i wtedy zsiadamy z łódek i do was wracamy. Ląd, widzę ląd. Ląd? Ląd. W sensie ląd od bomby? Taki? Tak, taki... Dokładnie taki. A nie przez dy, jesteś pewna? I nie przez on, a nie on? Ej, a dlaczego ty moją ortografię krytykujesz, jak ja się dopiero to może nie uczę? Jest ortografia. A co to jest, jak nie ortografia? Znaczy, to jest w sumie ortografia. No. To ja idziemy na jesienny ląd, czy na wiosenny idziemy ląd? Idziemy na jesienny, bo jesienny jest po skosie, tam gdzie my musimy się jakby dostać. Co ty robisz? No gryzie mnie moja przyjaciółka czasami. A wiesz co, a wiesz, niedobrze przyjaciółki się ich czasami pozbyć. Potrafią ci dopiec po prostu. Wiesz co, ja ogólnie taką mam radę do ciebie, po prostu załatwię, nie? Ale to no i nie szybciej. Wiem, wiesz, w końcu mam swoją paczkę, kogoś innego niż no, ciebie. Okay. Dobrze. Jak chcesz mieć kogoś innego niż ja mnie, cię, to... Ojej, krzaczki się zepsuły. Pożarły, podpaliły, ale fałszywe z nich są bestie. Nie, no i teraz spadać, jak już takie jesteście. Widzisz? I widzisz, mówiłem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Zatopiły mi. Słuchaj, chodź tu szybko z tipit swoim, stawiaj je tutaj szybko. Czym prędzej. Nie wiem, jezioro mi jest smutno, ja spać nie mogę. Wiesz co, daj mi to tipi, proszę. Masz. Bo ja mam wrażenie, że ja chyba wiem, jak je postawić. Nie, po prostu tutaj były jeszcze blocze. O, jezioro, ja myślałam, że ty wiesz, dobra. Jak postawić te tipi. Cicho. Sam bądź cicho. Słuchaj, ja wszystko wiem. No dobra, no to na krawędzi stawiaj. Okej. Okay. Ja, tutaj... ja nawet za pierwszym razem się potrafię położyć. Ale ty nie umiesz się położyć tak, żeby leżeć głową w jak tipi. Ja właśnie co robiłem? Ja nie wiem, ja myślę, że ty chcesz zażyć trochę świeżego powietrza z tak? Dworu? No dokładnie, dlatego byłem głową na zewnątrz. Dobra, słuchajcie, rzut pierwszy, oficjalny, tylko jakieś więcej przestrzeni. O, proszę bardzo, cyk. Patrz, skręcamy! Skręciło, no dobra, czyli dotarliśmy do takiego pierwszego naszego zwrotnego punktu, w którym możemy zacząć się zbliżać powoli. No i idziemy na wiosnę. Dokładnie tak. Nie, no nie idziemy na wiosnę. Jak idziemy to? Na razie, idziemy na razie z krajem tutaj. Jesieni? Z krajem jesieni na skraju wiosny. Dobra. Jakie fajne niebo w ogóle tutaj jest na tym biomie. No przyjemne, takie szare trochę, takie, no, takie jesienne. Jesienne. Właśnie, ale fajnie to wygląda, strasznie mi się podoba. Akurat jak jesień, wiecie, tak tematycznie. A ty jesteś gdzieś blisko? O, jesteś. Rzucam. Zawróciło! Wracamy. O-o! Wracamy. No czy ty, niemożliwe. I co, teraz się okaże, że wrócimy do domu i to będzie gdzieś koło domu? Okej, okay, rzucam. Leci w dół! Mówiłam, że leci w dół. O, widzisz? I nie wnika w ziemię. Dobra, wnika wcale w ziemię, nie. Ale okej, okay, dobra. Dotarliśmy, Agu. Także pora schodzić. No to schodzimy. Ale nie schodź tak w dół. Jak nie? Właśnie to jest najlepszy sposób, ale jak żeby ja mam schodzić. Zejść niby? Schodź obok. Tutaj o. Po tym. Ale ty to po jesteś, tych dwóch. Zio. Naprawdę, stań na nich, to zrobimy sobie później schody do góry takie ładne, nie? Łatwe. Dobra, tylko no. Tak samo jak ja i kop, też kop. Dwa. Nie, dwa no jeden raz. Tylko. Nie, no dwa. Jeden, bo ja na twoim jednym stoję. Ale to bez sensu. Nie. Mówię, no później moglibyśmy sobie fajne dobra, schody łatwo dobra, zrobić. Dobra, kopiemy mieczem, zobaczcie, Matok kopie wolno żwir, więc kopmy mieczem, bo miecz kopie szybciej. Ma sens? No, myślę, że tak, skoro nasze narzędzie jest zbyt wolne. Akurat jeśli chodzi o Matok, to nie jesteśmy zadowoleni, bo zrobiliśmy trochę dziwny Matok. Ale już teraz go ulepszyliśmy stalą, bo wcześniej był tylko zrobiony z elektrum, no i to elektrum niestety nie było zbyt... Trwałe. Co to trąbi? Jak ja widzę już te cegiełki! Widzę, chodź do mnie.
Chodź. Widzisz? No widzę, zobacz. Ja przeminąłem z wiatrem. Przeminąłeś. Trzeba było iść do mnie, jak cię wołałam. No popatrz, no. Tutaj coś okay, tędy, widzę. Nie? Widzę, widzę. Tak, widzę tutaj. Tak, jestem. Elo, elo. Cześć, zio. Jestem na jest niżej. A, jest na dole. Tak. Dobra. Mam strasznie dużo śmieci w ekwipunku, muszę się ich pozbyć. Zróbmy jakieś takie taktyczne halo? Dziurę. Jest tu ktoś? Poczekaj na mnie, to zaraz razem rozkminimy, czy ktoś tam się znajduje rzeczywiście. Ja nie wiem, zio, ale biblioteczki! Co? Ej, znalazłam jakieś... Bibliotekę jakoś znalazłam. Ja mam jeszcze jeden pomysł, wykopię szybko sobie trochę kobla, żeby mieć. Poczekaj na mnie, co? No czekam, bo czekam. Tak wiesz, gdzie zanim jesteś, tam wejdziemy, ja bym chciał być lekko przygotowany. Bo nie wiem, czy pamiętasz, ale kobel z tą jest bardzo przydatną rzeczą w przypadku aha. tego. Masz ja mam 40, tak, i 42 sztuki kobla. Ale ja nie wiem, tam ktoś biegnie do nas, dobra. To witam pana. Okej. Okay. O nie, creeper. Creeper? Boom. On wybuchnie. O nie, jednak nie. Okej. Okay, tu jest dużo zombieków, jakby tutaj coś było podejrzanie, że znowu ktoś tu siedział. Znowu ktoś tu siedział. Ała, boli mnie, jak to mnie bije mocno. Tutaj jest kolejny creeper. Ale chodź, bo tam było coś fajnego, skrzyneczkę widziałam. Tak? To już do ciebie biegnę, zobaczymy zaraz. No. Na dół. Na dół tu. I skręć. Okej. Okay. Zobacz, tu jest jakiś pokój. Tu? Widzisz? Tu, ja szukam, gdzie jest... Tu, no. No i zobacz, tu jest skrzynka i tu jest jakiś zamszony zamsz. I to możemy sprawdzić, zobaczcie, dotarliśmy do twierdzy. Ale w twierdzy były takie pokoje? Były. Normalnie? Tak, zwykle się pojawiał taki przynajmniej jeden, nie? Dobra, to ja idę do skrzynki. Nic nie ma. Ogólnie skrzynki są puste na paczkach modów, mam takie wrażenie, tak? Nie? No. I to... O, jest trąbacz! Spawner! Nie, to nie jest spawner, to jest po prostu jakaś taka ścieżka. Czy jesteś pewien? W ogóle ja nie mogę świecić. To jest coś dziwnego. To jest jakiś taki dziwny biom podziemny, mam wrażenie, wiesz? Ej, tutaj są, dobra, tutaj znalazłam drzwi dalej. Idziesz ze mną, idziesz. No jasne. Wow, ale to dziwnie wygląda. To dalej jesteśmy w tym samym miejscu? No. Coś to dalej jest twierdza. Tak jakoś tak śmiesznie się wymiksowało. Dobra, tu są schody i możemy iść. Co to jest za przycisk? O! Do drzwi. Ukryte drzwi. Tak? Znalazłem ukryte drzwi za ścianą, które były zamurowane. Mam problem z otwarciem tych drzwi, bo one są takie fikuśne. Kolejna skrzynka, której nic nie ma. Dobra, tutaj też nic raczej nie znajdziemy. Ja już wyszłam na górę, bo ja myślę, że trzeba byłoby pójść na górę i tam szukać tego spawnera. Jesteś pewna, że to na górze będzie? Nie wiem, ale widzę tutaj jeszcze nieoświetlone miejsca. Dobra, i myślę, ja że może być. Ja na dół z kolei i to właśnie to jest śmieszne, bo nie ma jakoś tak super sprecyzowanego, w którym miejscu będzie się znajdować na 100% ten. O nie! Co się stało? O nie, rybiki. To znaczy, że jesteś blisko. Nie, no rybiki są w całej twierdzy, więc to nie ma takiego znaczenia, tak? Nie? Creepery, dlaczego one się tak za plecami? Oj, rybiki! No popatrz, chyba dotarłaś do tego samego momentu, co ja. W sensie, wiesz co? To jest strasznie dziwne miejsce, muszę ci powiedzieć. Skrzynkę kolejną znalazłam. Kurde, ale fajnie też jest to pusta. Wygląda. Zobaczcie, liście są, właśnie ten omszały cobblestone. Strasznie fajnie. Co? Dobra, ja może, tak jak ty mówiłaś, że poszłaś na górę, tak? Wróciłam się tak jakby na początek. O nie, nie mam pochodni, zio. O, znalazłem. Co? O! Znalazłem portal, ale wiesz co teraz do mnie dotarło? Czy my możemy użyć tego Solid Ender Eye do tego, żeby zrobić portal? Aha. Chyba nie. Nie możemy tego tak wykorzystać. Czaisz to? Ale bubel. I co teraz? Będziemy musieli wrócić do domu, ogarnąć więcej tych ender oczu i z nich zrobić całą tą ramę. Ja zapomniałem kompletnie o tym, że trzeba coś takiego przygotować jeszcze. Jeju, prawie mnie rybik właśnie wrzucił do portalu. To co? Schodzisz w sensie do mnie? Do portalu czy jako widzisz, do lawy? Gdzie jestem? Przez ten? Przez... W sensie widzę, ale nie jestem pewna, którą drogę obrałeś, ale... Czekaj, skrzynka. Już cię widzę cię, spokojnie, tak? Ja tutaj trafię o, do ciebie. O, no to tu, no to proszę bardzo, już jestem. O, to proszę. Rybika rozwalę. O, to jest dobry pomysł, no. Nie potrzebujemy go, nie? No. Także patrzcie, jesteśmy w miarę przygotowani. No i teraz pora tylko do domu wrócić, ogarniemy te ender oczy i lecimy dalej z tym wszystkim. O, dobra, to już tutaj. Tak, to tu. Tak, tutaj mam waypointa. I mamy portal i mamy oczy. Oczywiście, jak zwykle, zajęło to jeszcze więcej czasu, niż się spodziewaliśmy, ale czego się nie robi dla naszych wspaniałych widzów i dla wspaniałej przygody. Tak, idealnie tyle nam potrzeba było. Słyszysz to? Tak. Czy mogę wejść pierwsza? Nie, nie, to ty wejdź pierwszy. Nie mam kobla. Nakopałem kobla i zostawiłem go w domu całego, którego wykopałem. Naprawdę? Tak, szybko wykopię kobla i będziemy mogli ruszać dobra, dalej. Dobra, ja wiesz co, też sobie dokopię do staka, bo ja mam trochę tego kobla. Okej, okay, to jest i wiesz ważne, co? Żeby Misiu, mieć. Znaczy zio, Tylda.
Okej. Okay. Znaczy, wiesz, no, ruszamy. No. Do tego, do boju, coś tam. Tylko wiesz, ja nie mogę pójść z tobą od razu, bo mnie wyrzuci gdzieś w czarną przestrzeń, więc musisz sobie jakoś poradzić z tym endem. Mam nadzieję, że mnie... Dobra, uważaj. Smok nie zaatakuje. Uderzyłem cię. Tak? Dlaczego mnie uderzyłeś? Dlaczego mnie uderzyłeś, choć jeszcze się nie zmaterializowałam koło ciebie? O. Jestem. Co? Jest trochę bardziej... Zio, nie panikuj i nie siej fermentu. Ja nie sieję żadnego fermentu ani nic. A tutaj spokojnie możemy zejść, patrz. Tylko mnie zastanawia, co tutaj się dzieje tak właściwie z naszym... Z czym światem. Naszym? Ale co się ma? Spojrzałaś w górę. Wygląda trochę inaczej niż się spodziewałem. No nic, ale słuchaj. Co to jest tam na górze? No właśnie. To jest dobre pytanie. Słuchaj, przede wszystkim tak, przydałoby się parę endermanów utłuc, skoro już tu jesteśmy, zaraz, przecież my i tak nie wyfarmimy sobie enderpereł. Dlaczego? Co ja gadam? Bo przecież możesz dostać tylko tego. Co? Jak to się nazywa? A, te takie, no tak, dust. Perły trzeba przecież odlać, ale to przecież tak czy siak musimy jakoś te perły zdobyć później, nie? No tak, ale to na później się przyda raczej niż na teraz, nie? Uważaj, bo się wkurzył chyba. No właśnie wiem, gdzieś tutaj jest taki ten i zły, i straszny. Słuchaj, nad tobą. To, jak on się mnie atakuje, przestraszyłam, Sio! On mnie atakował, chodź. Ja myślałam, że to smok mi tutaj się o, nie! O! Co to jest? Nie wiem! Co to ma być? Co? A pisa zombie to są! Uważaj, Zio! Jesus! A! Bo podpalasz je, a one mnie atakują! A! To ja nie wiedziałam, że to ja ci tak robię źle! Okay. Smok lata! No to jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że powiedz, jesteśmy że w endzie. Powiedz, że wziąłeś pochodnie też. Nie. Oświetlaj, bo tutaj może to podziała coś. To co ma podziałać? Coś znalazłam dziwnego! Co? Ender's Endstone. O shit, patrz tych... Ej, fajny jest ten Ender Endstone. Super, Agu, pomóż mi! Wszystkie zombie są na mnie w tym momencie. Co są na ciebie? Złe, bo są złe zombie. Przepaściowe zombie. O nie, Zio, okay, nie patrz no na świetnie, nich. Świetnie, po prostu poczekaj. Czy nie jest tak, że im więcej atakujesz, tym bardziej atakują nie, ciebie? Nie, to tak nie działa chyba. Chyba spojrzałam komuś w oczy. Takie, kurde, mam wrażenie. Słuchajcie, a my jeszcze nie zaczęliśmy atakować nawet Ender Dragona. To jest, a, to są dopiero co z Ender jajca. Dragonem? Gdzie on się podziewa? Patrz, no bo zaraz wiesz, mnie... słyszę gdzieś go, ale nie widzę. Agu, to jest trochę trudniejsza sprawa niż się spodziewałem. Nie wiem, jak ty to no, odbierasz. Biorąc pod uwagę, cały czas jak wyglądał mnie atakuje, Nether. Aha, bo ten Enderman jest podpalony. Dlatego on tak latał. Czy możesz zaczekać na mnie i możemy w jednym miejscu stanąć ale się ja stoję koło ciebie, stoję. Chodź. Słuchaj, patrz, tam stoi nasz ten. O, patrz, co on robił. Patrz, co on zrobił. Nie wiem, czy właśnie to widziałaś. Co zrobił? No nic, no. No właśnie, co on zrobił? No nic nie zrobił, szaleniec. Co zrobił. Po prostu szaleniec. Dobra, potrzebujemy zniszczyć raz, te kryształy. To dwa, ja chyba, nie? Czy nie ty? Wiem. Nie wiem, Agu. To ja byłam chyba, czy nie? Właśnie nie coś wiem, czy oddech się, tego, oddech się. Smoka. Nie mamy butli. Kurde, no my jesteśmy tacy nieprzygotowani. Ale dobra, zrobimy to drugi raz i będzie spoko. Dobra, najwyżej jak będziemy potrzebować butli, to jakoś sobie poradzimy, nie? Tak, pamiętaj, żeby jeść i żeby nie mieć tego życia jakby potrzebującego. Pamiętaj, żeby jeść i nie mieć życia? Żeby, no, nie potrzebować mieć życia. Dobra. Co? Musimy wejść tam na górę, wiesz, trochę się cykam. Powiem szczerze, że się bardzo, naprawdę cykam. To bardzo standardowa sprawa, że się cykasz. No ja się zawsze cykam, ale czy to coś złego jest w cykaniu? O, smok dostał ode mnie prosto w ryło. W ryło? Tak, ma ryło? W ryło. Nie wiem, wydaje mi się, że ma. Jesteś... Cześć, trafię. Coś mnie ciśnie. Kurde, o, to już jest strasznie, dobra. To jest strasznie trudny problem, żeby tam się dostać, no. Ale on we mnie dmuchnął tym swoim... To nie jest strasznie trudne, żeby się tam dostać. Tak? No przestań, to jest takie... Musisz pozytywnie myśleć. Myślenie pozytywne jest najważniejsze w tym wszystkim. Cześć, zbliżam się po jednej z kolumn do tego, żeby zniszczyć kryształ. Oła! One się same palą chyba. Tak? Tak mi się wydaje. A co się pali? Te zombiaki. Nie, ty po prostu masz fajer i zbroję, która podpala. A! Przecież mówiłem ci. Dobra, bo ja myślałam, że to chodzi o miecz, a to rzeczywiście o zbroję chodzi? Okej, czekaj, mam szansę na zrobienie tego, co chcę. Ja wiesz co, trochę panikuję, ale ja się boję wspinać. Entki mnie gonią. Entek, zostaw mnie. Co? Mam jedno rozwalone. Tak? Taki z niego cwaniak? No to chodź tutaj, cwana bestio. O, no, to taka cwana? Zaraz ta woda się rozleje stąd i będzie po wszystkim, Agu. No już, wykonałam go. Okej. Dobra, pozostałe kryształy. Skupię się na tych kryształach, no które właśnie, jesteś w stanie... No właśnie, wydaje mi się, że już większość rozwaliliśmy, czy nie? Jesus, czekaj. O, Jesus! Ja nie widzę z tej odległości, jestem za niska, żeby zobaczyć, to nie czy chodzi tam o są widzenie, kryształy. To chodzi o... Czekaj. To chociaż mnie... O, już widzę, że tam Endermanami. Jest, dobra. Enderman do ciebie biegnie. A po co on do mnie biegnie i dlaczego? Nie, do mnie też teraz biegnie, no.
Okej, załatwiłem. Dało mi się. Ja cię kręcę, słuchajcie, to jest moja nieulubiona rzecz, a kto oglądał Cave Blocka ostatnio, jak walczyłem również z Endermanami, to powinien to wiedzieć. Ja się pytam, kto wymyślił zombiaki w Endzie? Czy to już trudne, bez nie? tego było wystarczająco źle? No, to prawda akurat. Tutaj muszę się zgodzić. Dobra, nie przejmuj się i jakoś sobie poradzimy. Ale ty się... kontroluj życie tylko. I nie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze nie jest tak źle. Słuchaj, z moim życiem. Ja staram się ogólnie tutaj podejść do tych wszystkich miejsc, w których... Ała. Czemu się na mnie gapicie i czemu to mnie kraty. Się tepacie? Dobra. Czekaj, kolejną kratę rozwalę zaraz. Ja nie mogę walczyć z kratami, bo ja tutaj nie panikuję. Nie walcz z kratami, zio. Walcz z tymi bez krat. Będzie spoko, naprawdę. Walczę z... O nie, patrz ile zombie krat. Tutaj pode mną jest. O, od Jesus, tobą? Dobra. Jolo skacze, ała. Ała, to było bolesne. Ja szczerze nie mam pojęcia, gdzie jesteś. Straciłam rachubę. No, bo... Co się dzieje? Patrz na mnie. Hej, widzisz mnie? Tak. Tak? Teraz mnie widzę widzisz? Cię. A widzisz smoka, którego można zaatakować? Widzę, ale to nie ma sensu, bo no on strasznie krzyczy. A dlaczego nie ma sensu go zaatakować? Bo się leczy. No właśnie, a co trzeba zrobić, że się nie leczył? Zestrzelić. No to dlaczego nie strzelasz do tego? Jak to nie strzelam się? Cały czas próbuję. Patrz na... Ciszej okay. zaptam, bo ja załatwiony? Próbuję się skupić. A możesz... Skoro nie strzelasz, to możesz chociaż zombiaki odganiać albo coś, bo wiesz, ja tak cierpię tutaj w tym. Chciałem ci powiedzieć, że jestem tutaj z tobą. Tak, Próbuję razem z tobą walczyć. Ale czy... Tak, walczę. Bo, dobra, okej. Okay. Bo wiesz, po prostu chodzi walczę, o to, że... Walczę, tak, O, smok! O kurde. Fany. Dobra, wiesz co, ja muszę chwilę przerwy na Amciu. Jedz sobie spokojnie. Goni cię jeden. Goni mnie? I mnie też. Ender. A, man. No to spokojnie, szkielet. To man to tak, wiesz... Czekaj, gdzie on się leczy? Creeper. Gdzie on się leczy, tak? To mnie zastanawia. Tam. Nie ci widzisz? Ja go tutaj spróbuję... Nie, nie bij go, nie? Nie bij go, bo szkoda twojego tego. A tam tego, się leczy. No właśnie, ja próbuję. Ale ja nie tam mogę, bo co ja podniosę wzrok, to mnie coś atakuje, jakiś gówniok. To jest trudne miejsce, żeby tam dostrzelić, gdzie wiesz? Gdzie jesteście gównioki? Tutaj jesteś. Ale to nie są gównioki. No one też są gównioki, tylko no duże. No właśnie, to są duże, nie? Ja nie no umiem widzisz? Latać! Smok mnie podleciał mnie. Trzeba być ostrożnym w tym, co się robi. Dobra. Nie widzę serio? Tego kryształu w to tamtym miejscu. Straszne. Co tam się ze mną dzieje? Tak mi się wydaje. Cyk. Masz! I tutaj na wprost jest taki jeden. Co, kryształ? Tak, tam gdzie się teraz leczy. Czy tam jest ten kryształ, czy mi się wydaje? Jeszcze te wszystkie wysokie są! Czemu on się na mnie uwziął, ten smok niedobry? Nie wiem, ale... Ja nie wiem, które wysokie? Wszystkie ja wysokie. Nie bo on tam gdzie się leczy, to tam jest. Czekaj, tam się teraz nie leczy. Ty, ja nie widzę. Właśnie to jest wiesz najgorsze, co? Że... Ja się chyba wespnę i ja z góry spojrzę na sprawę. Tylko mam nadzieję, że on mnie tylko nie zrzuci. Wiesz, że wspinaj się, polecam ci się wspinać wodą. Albo to jest jeszcze takie trochę straszne. Życia uzupełni. To będzie takie optymalne. Dobra, powoli. Ja nie umiem się wspinać wodą. A pisał zombie chyba rzeczywiście one same się palą, teraz zaczyna tak dostrzegać powolutku. O nie. Ja chyba naprawdę nie umiem się wspinać wodą. Jak to? Powoli się to robi, tak o. Powoli do przodu, no. Dokładnie. No, smok do ciebie leci powoli. Nie, powiedz, że nie leci do mnie. Spokojnie, w razie czego będziesz mogła sobie podpłynąć. Tak, mnie zastanawia... Kurde, jak tam dostrzelić? To jest strasznie duży problem. Daleko jeszcze mam na górę? Na górę? Nie, w połowie jesteś, spokojnie. W połowie dopiero? Dobrze jest, bardzo dobrze. Spadam, powoli spadam. Spokojnie, Agu, spadaj sobie spokojnie. Jak mam spokojnie, jak ja panikuję, jak nie wiem coś o... Nie martw się, bo to jest pół sukcesu już, jak dotrzesz do połowy chociaż. Naprawdę. Chyba wybrałam najwyższy słupek. No, a to dobrze. Ale to dobrze, bo dzięki temu będę mogła widzieć, tak, co jest dokładnie dalej, tak, nie? Dokładnie tak. Dobra, no patrz, już jesteś parę bloków od szczytu. Dobra, i tylko... Uwaga, smok koło ciebie lata teraz. Nie. Jakbyś miała spadać, to staraj się lądować w tej wodzie, którą masz tam rozlaną. Myślisz, nie? Że ja jestem takim akrobatą jak ty? Nie sądzę. Dasz radę. Nie ma tutaj. Dasz radę? Nie ma czego tutaj. Nie ma? No, ale właśnie tam wyżej, bo musisz próbuję. Mi powiedzieć, na których jest. Poczekaj, próbuję tam wejść właśnie. To nie takie proste jak woda. A to weź ją rozleją samą krawędź u góry. Już, chyba się udało. No przestań, bo ja stresujesz mnie. Mordo, przecież ja masz wodę pod sobą. Nic ci się nie stanie, nawet jeśli spadniesz. Ja nie na którym? Widzę. Już nie ma. Już nie ma? No nie ma, zobacz, że smok już się nie odnawia. No dobra, dobra, to... lecimy ze smokiem to w takim czekaj, razie. Ja zbieram wodę i spadam. O. Powiedz, że nie zginę, patrz, dobra. No to idziemy go bić. Cwaniak. Ale ja nie z wami tu przyszłam się bić, mordy, zostawcie mnie w spokoju. No, ja też nie mam łatwego życia, muszę ci przyznać. Dobra, przynajmniej trochę pereł się nazbiera. Gdzie jest ten smok? Smoku, chodź, wyzywam cię. Póki co. Wyzywam cię, smoku. Dobra. Kurde, zawsze z serwerem jest ten problem, że...
No co za... Patrz, on goni te endermany, no, rozgania nam. Z nimi, dokładnie. Patrz, no. No kurde, od czego dostałem znowu, no? Te zombie się pojawiają znikąd, mam takie wrażenie. Wiem, one właśnie to jest to, że... Ty jest... No przecież nie patrzyłam na ciebie! To jest upierdliwe. Jeszcze najgorsze, że one się zaczynają palić. No nie, ten ogień to nie był dobry pomysł w Endzie, nie? No, to prawda. Chociaż z drugiej strony one mnie atakują dzięki temu. Wiesz co, pooświetlaj trochę, to może te zombiaki się przestaną pojawiać. Ale to nie jest kwestia światła. A czego? Bo ty, Aga, ty nie rozumiesz, że w Endzie to i tak będzie się pojawiało? Rozumiem już w takim razie, okej. To nie ma znaczenia, czy tam jest światło, czy nie. Bijesz go? No, huchnął mi akurat pod nogi, no. Dawaj go. Myślisz, to dawaj go, kulturalnie, dawaj go, tak? Dawaj go. Poleciał już, czekaj, to trzeba teraz z łuczku. Dobra. Złuczyńco! Bądź złuczyńcą. Kurde no. Skąd ten Enderman do mnie nagle się przysapał, nie rozumiem. Może z nieba! Patrz, jak go trafiłam z nieba. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze go. Czy na nich działa też ten oddech jego trujący, taki toksyczny, śmierdzący? Na Endermanów nie, ale na zombie powinien chyba, wiesz? Oj, chyba nie, bo właśnie jeden przeszedł przez oddech. Tak, i to jest nie jest? No przecież, co ja wam zrobiłam, mordy? Kurde, no, te zombiaki to jest jakieś naprawdę utrapienie wielkie. Większym problemem są endermany, które, powiem szczerze, że chyba zaraz mnie zabiją, bo jest ich tak dużo. Zabiją. Dobra. Ja smoku. Nie. To przestań patrzeć na nie. Ja nie patrzę na nie, ziom. Patrzysz na nie w panice w momencie, kiedy chcesz walczyć z innymi. Walcz w nogi, pamiętaj. Dobra, no, czekaj, bo ja muszę się schować. Wiesz, nie mogę trafić ani jedną strzałą, nie wiem jak ty. Ja mam mega, problem, bo... Mega duży problem. I jeszcze wszystkie zombiaki oczywiście mam na sobie. Chętnie bym ci pomogła się, ale to jest tak samo panicznie trudne dla mnie. To nie jest panicznie trudne, to jest po prostu tak upierdliwe, że nie jesteś w stanie wycelować w smoka, bo unikasz oddechu i unikasz zombiaków, które biegają dookoła no ciebie. No i oczywiście spojrzenia endermanów, które są dość upierdliwe. Dokładnie. Nieważne, słuchaj, poradzimy sobie. Już wiem, że jesteśmy blisko, zobacz. Jest, trafiłam go w locie. Bardzo dobrze, trafię go więcej. Proszę. No czekaj, muszę zjeść zupę, bo jestem taka głodna, że mam połowę HP w ogóle już. Dobra. To no i oczywiście się, hordy zombie na twarzy. Hiluj. Hiluje się. No, hiluj. Myślisz, nam się to uda? Wierzysz w nas? Oczywiście, że tak. Widzowie, czy wy wierzycie w nas? Powiedzcie. I zostawcie łapkę, jeśli wierzycie. Dobra. Dobra, biegnę do niego. Nie zważam na oddech, teraz go zaciupmy. Znaczy, jeszcze nam brakuje i to sporo, nie? Nie, no spokojnie, przecież razem to zrobimy. Dobra, dostał fest. Tak, jeszcze fest z łuczku. No strasznie nie, no, jest zmienny, jeśli chodzi... O kierunek tak, lotu? Tak, dokładnie. W sensie, no, zwrotny trochę ten ziomek. Patrz, ale chucha, jak nie wiem, mógłby chociaż raz umyć zęby, nie? No, zawsze dokładnie. Mu tak jedzie mu. Enderman, mam tak nie jest to powiedzieć możliwe, przecież na pewno na ciebie nie patrzyłam. Tak, patrz, kurde, zombie, no. Proszę się uspokoić. Jest, jedzą praktycznie całe jedzenie, my zagłodujemy się. Zostało. Ja mam 3, ale chyba powinna mieć jeszcze parę zapasowych w plecaku, nie jestem pewna. No, w sensie staram smoku się mieć. O, skończyły mi się strzały. Aj, palę się. Masz strzały, nie? Mam. Tak? Mam, ale poczekaj chwilę, jeśli chcesz do mnie przyjść po strzały, to nie, możesz? Nie, masz strzelać do niego. W locie? No tak, właśnie w tym momencie, bo tylko w locie się strzela i tylko w locie strzela nie ma sens. No wiem, ale on tutaj może podejść i zatrzymać się, patrz. Dobra, no i bardzo dobrze, niech się zatrzymuje, tylko musisz go trafić kilka razy. O, jest, trafiłam go. I teraz powinien zlatywać do tego, do fontanny. My nie możemy stać koło fontanny, kiedy on zlatuje, okej? Okay? Oj, odpuchał mnie. Teraz, dobra, mamy to. Jest to. Moment. Mamy to, ten moment. Bijemy, ten moment. Dostał, jej, udało się. Tutaj wypadły już rzeczy, z niego pozbieram. Te wszystkie tutaj graty, które wypadały. I zaraz będzie exp. Uwaga, zaczynamy. Nie wiem, po co nam ten exp, ale bierzmy, skoro już nam daje. Bardzo dobrze, słuchaj, 62 ja poziom. Ja cię kręcę, powiem szczerze, to było straszne. Ale poczekaj, czy my nie powinniśmy dostać achievementa? No właśnie nie, bo jeszcze już widzisz. A, bo my musimy Horusa zdobyć. Jedno niżej, to. No i wykop biotit. Biotit? Biotite? Biotite? Ale to w sensie, że gdzie ten biotite te? Ja nie wiem w ogóle, jak on wygląda, szczerze mówiąc. Poczekaj, pojawiła się... Biotite? Okej, widzę, jak on wygląda. Ej, się powiedz, że masz kilka zapasowych pereł. Bo nie, się otworzyło to endowe coś. O nie. O nie. Dobra, chyba czas najwyższy na to, żeby wrócić do domu. Oj, znalazłem biotite. Tak? To jest biotite? No, nie było go przed chwilą, nie? Ej, może się pojawił... Czekaj, ale Ziotylda! Masz rację. Wiesz tylko co, ja mam problem, bo ja nie wiem, cały czas unikam Endermana, który jak wariat lata gdzieś koło mnie. Bo trochę się wkurzył chyba na ciebie, gdzieś okay, musiałeś urzucić no oko. I tak, mamy biotite.
Mamy, ja wykopałam i kilka. I nie mamy dalej tego? Albo trzeba to zrobić... trzeba w Ender Alloy to zrobić, tylko nie wiem, czekaj, Ender Alloy co? Bo mi przeszkadza tutaj zombie. Ender Alloy Creation. Ender Alloy. Jak to się robi? W sensie... W Arc Furnace. Dobra, czyli go? Jeszcze... No nie, ale powrót do Immersive Engineering nas czeka i to niechybnie, muszę powiedzieć. Także myślę, prawdopodobnie że... będziemy musieli to zrobić już w następnym odcinku i myślę, że rozpoczniemy przygodę z Endem, który jest, no, jak widać, dość interesujący i myślę, że na pewno trochę czasu tutaj spędzimy. Jest dużo trudniejszy zombie niż normalny End. Właśnie przez te zombie przede wszystkim, bo o ile Endermany... No i może się przyzwyczailiśmy, że one są i gdzieś tam pojawiają się, to te zombiaki, które nagle znikąd gdzieś nas atakują, no są trochę upierdliwe. Okej, okay. Także dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. My wracamy do domu. W tym momencie napisy końcowe Minecrafta powinny nam się odpalić. Dokładnie, także koniec dzisiaj, ale nie serii Minecraft Evo, a samego Minecrafta jakby. Także Minecraft. Dziękujemy bardzo, koniec napisów. Ja też skończyłam. W tym momencie możecie kliknąć sobie na dowolny odcinek, znaczy na playlistę z odcinkami Minecraft Evo i w tym miejscu jakby tam znaleźć się, patrz, jesteśmy na spawnie. O, jesteśmy na spawnie. Także koniec i początek w tym samym momencie, no świetnie. Po prostu bomba. Wbijajcie tagi na kanał, bo łagi pojutro pojawi się Minecraft Survey na kanale, także warto zobaczyć. Zapraszam. We wtorek kolejny odcinek i myślę, że jeszcze gdzieś tam w międzyczasie po prostu pojawi się odcinek, w którym będziemy robić trochę porządku. Dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego, trzymajcie się, na razie i cześć. Pa.